Śląsk to są wieki, zmian, to są wieki różnych historii politycznych, społecznych, gospodarczych i myślę, że to jest realna odpowiedź na te realne potrzeby, żeby te wspaniałe historie o Śląsku po prostu opowiedzieć, zdigitalizować, pokazać. Użytkownikiem tego narzędzia, tego wspaniałego pojazdu będzie Instytut Wojciecha Korfantego. Będą panowie no właśnie zaangażowani w te badania antropologiczne, folklorystyczne, jeździli do różnych zakątków. Tym głównym polem, które będzie najbogatszym niejako polem, będzie to, co się dzieje w Bibliotece Śląskiej. To jest bardzo mocna rozbudowa zaplecza do przechowywania zbiorów, do udostępniania zbiorów, modernizacja Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i utworzenie jednego punktu dostępu do dóbr kultury scyfryzowanych i prezentowanych w innych serwisach.